Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem za kierownicy najnowszego Suzuki S-Cross. Model ten należy do kategorii kompaktowy SUV, a tak się składa, że po wypowiedzeniu tych dwóch słów w Polsce większość modeli automatycznie staje się hitem. Takim też był poprzednik tego modelu. Pytanie zatem, jak Suzuki poradziło sobie ze stworzeniem najnowszej generacji swojego przeboju. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam na test. Pierwsza rzecz to taka pewna ciekawostka, ponieważ najnowszy S-Cross ze swojej nazwy stracił dopisek SX4. Tyle, że coś tu nie do końca pykło, ponieważ o ile we wszystkich informacjach, katalogach, informacjach prasowych Suzuki ten model nazywa się już Suzuki S-Cross, to na przykład jeśli przyjrzycie się tylnej klapie, to tam mamy SX4. Także nie do końca rozumiem, no ale skoro we wszystkich informacjach mamy S-Cross, to ja tak też będę go dzisiaj nazywał. Nie jest to oczywiście nic istotnego, ale może warto to wiedzieć, bo gdy pójdziecie do salonu zamówić SX4, to możecie dostać odpowiedź, że już takiego modelu nie ma, więc mamy S-Crossa. Druga rzecz, którą trzeba wiedzieć, to to, że najnowszy S-Cross występuje z nowym silnikiem 1.4 Booster Jet. To jest oczywiście miękka hybryda. Ten silnik jest już znany, mam nawet u siebie na kanale już jego testy, także mogliśmy się już zapoznać z najnowszą jednostką, w którą wyposażony jest S-Cross. Dla formalności oczywiście pojemność 1.4, 129 koni, 235 Nm i w zasadzie możecie sobie manewrować dwoma rzeczami. Jedna to skrzynia, zawsze sześciobiegowa, albo manual, albo automat, na szczęście nie CVT. No i druga rzecz to napęd na jedną oś lub, co ciekawe i nie zawsze spotykane w tej klasie, to napęd na cztery koła. Czyli podsumowując, jak pójdziecie do salonu, musicie się zastanowić jedynie nad tym, jaką chcecie skrzynię i czy chcecie napęd na cztery koła. I to jest tyle. No oczywiście zostaje jeszcze wyposażenie, ale do tego sobie przejdziemy. Gdy jakaś marka wprowadza nowy model na rynek, to szczególnie dla osób, które jeździły wcześniejszym modelem, bardzo ważne jest oczywiście to, co się zmieniło. I tutaj muszę powiedzieć, że jak zobaczyłem nowego S-Crossa najpierw na zdjęciach, potem w salonie, to on z zewnątrz wygląda zupełnie inaczej. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej. To jest samochód nowoczesny, to jest samochód ciekawy stylistycznie, ma bardzo fajne światła z przodu, całkiem ciekawe z tyłu, te przezroczyste klosze. Jest inny, ale jak wejdziecie do środka, zajmiecie sobie miejsce za kierownicą, czy też gdzieś z tyłu, to po pierwsze, musicie wiedzieć, że wymiary tego samochodu w ogóle się nie zmieniły. Może nie do końca w ogóle, bo troszeczkę zmienił się prześwit. Wcześniej było 18 cm, teraz jest 17,5, ale to nie jest żadna duża zmiana. Ogólnie samochód ma te same wymiary. Jest to troszkę dziwne, bo praktycznie zawsze jak wchodzi nowy model, to jest większy od poprzednika. Tyle, że tutaj nie ma żadnej tragedii, czy to też nie jest zła informacja, bo ten samochód jest przestronny. Jedyna uwaga, jaką ja mam do niego, to o ile na kanapie miejsca przed nogami jest całkiem sporo, ja mam 182 cm wzrostu, zobaczcie jak to wygląda, to już nad głową nie jest tak dobrze. Tutaj jeśli się troszeczkę nie wysuniecie do przodu, to przy moim wzroście będziecie zahaczać o dach. Gwiazdka, mam panoramiczny dach, więc to na pewno też w pewien sposób na to wpływa. W każdym razie, jeśli z tyłu miałby jeździć ktoś dość wysoki, to zdecydowanie zwróćcie na to uwagę i przemieście się w salonie, żeby nie było jakiegoś problemu. Na to zdecydowanie Wam zwracam uwagę. Ale teraz, takie moje wrażenie. Suzuki oczywiście zmieniło troszkę wygląd wnętrza. Przede wszystkim nie mamy wbudowanego ekranu, tylko mamy taki w pewien sposób wystający. Zaraz przejdę do samych multimediów, ale powiem Wam tak, ja wsiadając w ten samochód, czuję się w zasadzie praktycznie tak samo jak w poprzednim modelu i tak samo jak w innych modelach Suzuki. Teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że klienci, którzy kupują, naprawdę kupują, a nie tylko sobie oglądają i mówią, tylko faktycznie wydają pieniądze w salonie Suzuki, z takiego postępowania będą zdecydowanie zadowoleni, bo wsiadając w nowy model będą się czuli jak w domu. Suzuki nie poszło w takim kierunku, że mimo, że mamy nowy ekran, nowe multimedia, mamy większe multimedia, to przeniesiono wszystko tutaj. Zobaczcie, nadal praktycznie dół jest taki sam. Temperatura kierowca, cieplej, zimniej, pokrętło. Pasażer, tak samo mamy klimatyzację dwustrefową. Wszystkie przyciski do obsługi klimatyzacji to właśnie przyciski. Nie przeniesiono tego tutaj na ekran i mega dobrze. Ja akurat to zawsze bardzo chwalę i to bardzo lubię. Nie każdy musi się oczywiście ze mną zgadzać, bo trzeba uczciwie przyznać, że o ile śmialiśmy się, że wcześniejsze modele Suzuki tutaj to lata 90,
No to teraz mamy lata, powiedzmy, 2000. Nadal ręczny jest mechaniczny. To oczywiście nie musi być minus, ale dla mnie w pewien sposób ten minus jest, ponieważ nie mamy przez to auto hold, co przy skrzyni automatycznej no, jest delikatnym minusem. I jedna rzecz, ja muszę o tym powiedzieć. Ja wiem, że to jest nieważne, bo tego się nie dotyka cały czas. Przy każdej jeździe się tym nie majstruje, ale powiedzcie mi, jak można zrobić nowy model, 2022 rok, naprawdę fajny samochód, ładny, dobrze wyglądający i tak dalej. I komputerem nadal sterujemy przy pomocy takiego, ja nie wiem jak to nazwać, bolca, czy nie wiem co to jest. Żeby coś zmienić, to zobaczcie, trzeba ponaciskać tutaj i wtedy sobie możemy sterować komputerem. To jest też bardzo prosty komputer, tu są podstawowe dane, nie spodziewajcie się takich wirtualnych zegarów i tak dalej, tego tu nie ma. Ale z drugiej strony, jak ktoś szuka prostoty, a klient S-Crossa pewnie szuka prostoty, no to wszystko tutaj, to co ważne jest, tyle, że no ta obsługa, naprawdę można by to było już zmienić. No a co do samych multimediów, nie ma tu miliarda funkcji, ale ja uważam, że są miliard razy lepsze niż te poprzednie w Suzuki. Są czytelne, nie są najszybsze, ale też bez tragedii. Jest obsługa Android Auto i Apple CarPlay. Całkiem fajna muzyka, bo akurat tutaj myślałem, że będzie gorzej. No i kamery, to nie była nigdy zaleta Suzuki i może jakby mógłbym się troszeczkę czepić do tego, że kąt widzenia powinien być szerszy, ale zwróćcie uwagę na przykład, co się dzieje podczas wsiadania i uruchamiania samochodu. Gdy naciśniemy przycisk włączenia silnika, możemy zaobserwować taki, powiedzmy, wirtualny spacer dookoła naszego auta. To jest całkiem fajna rzecz, szczególnie na jakichś wąskich parkingach, gdzie jesteśmy obstawieni z każdej strony, bo zwyczajnie widzimy, co dzieje się dookoła samochodu. Całkiem fajny patent. Co do samej jazdy, z danych katalogowych wynika, że nowy S-Cross do 100 km na godzinę rozpędza się przy skrzyni manualnej w 9,5 sekundy, przy skrzyni automatycznej, takiej jak mam tutaj, będzie to 10,2 sekundy. To są wartości w porządku, na kolana nie powalają, ale muszę zaznaczyć, że co często zdarza się mi przy Suzuki, wrażenia z jazdy są lepsze niż te na papierze. To jest całkiem dynamiczny samochód i muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą raczej rzadko się podkreśla, przynajmniej ja się jakoś często nie spotkałem przy testach S-Crossa. To jest oczywiście nowy model, ale on to zachował, a nawet ulepszył. Tu jest bardzo dobre zawieszenie. Chodzi mi o resorowanie, o komfort. Broń Boże, nie pod kątem skręcania zakrętów, szybkiej jazdy i tak dalej, bo nie do tego służy ten samochód. Ale jeśli chodzi o resorowanie, o jakieś progi zwalniające, kolejny i tak dalej, to poza tym, że jest troszkę za głośne, to zawieszenie jest naprawdę jednym z lepszych w klasie, przynajmniej tak uważam. To jest moim zdaniem duża zaleta nowego S-Crossa. Nie wiem, czy powiedziałem, ale nowy 1.4 Booster Jet połączony jest oczywiście z miękką hybrydą. Co powinna robić hybryda jakakolwiek? Powinna obniżać spalanie. No i teraz pytanie, jak wygląda to w praktyce? 100% jazdy po mieście w moim przypadku skończyło się spalaniem na poziomie 8, 8,2 litra. To były te wartości. Może tu nie ma szału, nie ma też tragedii. Myślę, że ważną informacją jest na pewno to, że w trasie gdzieś do tych 90 na godzinę można osiągnąć spalanie na poziomie 5 litrów z hakiem, ale autostrada, liczcie sobie ponad 8, przynajmniej tak mi wychodziło. Nie udało mi się wyskoczyć gdzieś tam powiedzmy 1000 km, jak to czasem robię, ale na to, co po prostu starałem się sprawdzić, to wychodziło mi zdecydowanie ponad 8 przy 140 na godzinę, także wyników tego typu musicie się spodziewać. Gdybym miał jeszcze zwrócić uwagę na rzeczy, które mogą Wam nie do końca przypaść do gustu. Wyciszenie jest w miarę ok, ale jak to w Suzuki? Raczej głośniej niż ciszej. Sprawdźcie sobie to właśnie gdzieś na szybszej drodze. No i też szkoda, że na przykład z tyłu w podłokietniku nie mamy USB, bo to by się przydało. Jak ktoś wozi dzieciaki z tyłu, to wie o co chodzi. Z przodu też mamy tylko jedno USB. Nie jest to USB-C, to może być zaleta, może być wada. Jak tam sobie kto uważa, ale jest tylko jedno. No i coś, co ja też... To nie jest wada, ale muszę o tym powiedzieć. Bardzo wrażliwe systemy bezpieczeństwa. Przede wszystkim chodzi mi o monitorowanie martwego pola. Tu naprawdę nic się nie musi dziać, a system często krzyczy. I ogólnie na pewno trzeba się do tego przyzwyczaić, bo te systemy są wrażliwe, nawet bardzo wrażliwe. I bo jeszcze chyba nie powiedziałem, bagażnik. Mamy tutaj całe 430 litrów. Jak na taką klasę wartość całkiem w porządku. Myślę, że jakiegoś ogromnego problemu z zapakowaniem nie powinno być. To nie jest oczywiście wielki samochód, chociaż z zewnątrz pewnie sprawia wrażenie większego niż jest w rzeczywistości. No i ostatnia rzecz, czyli ile to kosztuje? Otóż, jak wiemy, samochody wszystkie drożeją. Podobnie jest z najnowszym S-Crossem. I tak, na podstawową wersję z manualną skrzynią i oczywiście napędem na jedną oś
musimy przygotować minimum 97 500 zł. Jeśli chcielibyśmy automat, będzie to 110 500 zł, a najtańsza wersja z napędem na 4 koła to 111 500 zł. Wersja, którą aktualnie się poruszam, czyli tak zwana full opcja z dachem naprawdę panoramicznym i naprawdę dużym, to wydatek minimum 136 500 zł. To nie są już ceny niskie, a nie oszukujmy się, Suzuki gro klientów przyciągało do siebie ceną. Tyle, że jak już dodamy w porównaniu do rywali, no to znowu okaże się, że te ceny są mocno konkurencyjne. I teraz podsumowując, czy nowy S-Cross jest lepszym samochodem niż jego poprzednik, czyli SX4? Tak, zdecydowanie to jest lepszy samochód. Czy wprowadzone zmiany są w jakiś sposób rewolucyjne? Zdecydowanie nie. Ja bym powiedział, że gdyby nie zupełnie zmieniony wygląd, to nawet mógłbym to uznać za jakiś większy lifting, ale ten właśnie wygląd pozwala stwierdzić, że to jest zupełnie nowy model. Czy warto zainteresować się tym samochodem? Zdecydowanie warto. Jestem przekonany, że on będzie się dobrze sprzedawał. Dotychczasowi klienci Suzuki będą bardzo zadowoleni z kierunku zmian i na pewno nadal nie jest to samochód dla osób, które szukają fajerwerków, czy to jeśli chodzi o wygląd, czy to jeśli chodzi o wyposażenie, multimedia i tak dalej. To jest samochód prosty, on ma taki być, to jest samochód praktyczny i to jest samochód na dzisiejsze standardy całkiem dobrze wyceniony. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji i pamiętajcie o kliknięciu tego słynnego dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dajcie znać, jak Wam podoba się nowy S-Cross i została mi już tylko jedna rzecz, czyli jego ocena. Ja daję mu mocne 8. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.